Kobiety w grach online nie mają łatwo. Świadomości graczy wciąż są tym gorszym sortem, który jedynie nadaje się do healowania. Dlatego trudno się dziwić, że panie wolą ukrywać się w grach za męskimi awatarami i unikać komunikatorów, żeby móc bawić się bez problemów jako tanki czy DPS-y. Są jednak gry, w których dużo łatwiej jest znaleźć nieukrywającą się kobietę. W tej liście skupimy się właśnie na takich tytułach. Miejmy nadzieję, że wszyscy szkalujący graczki hejterzy nie rzucą się teraz do tych gier. Ja jestem Zetrik i zapraszam was na materiał. Mnóstwo dziewczyn gra w Minecrafta, a jaki jest najbardziej minecraftowy MMORPG? Wiadomo, Trove od firmy Tryon Worlds. Spotkacie tam mnóstwo dziewczyn przemierzających kwadratowy świat swoimi kwadratowymi postaciami, zabijając kwadratowe potwory i budując kwadratowe dzieła sztuki. Najlepiej widać to po różnego rodzaju streamach i gameplayach. Wiele z nich pochodzi właśnie od kobiet, co potwierdza, że Trove cieszy się uznaniem wśród płci pięknej. Ale czy trudno się dziwić, że w grze wymagającej kreatywności spotkamy więcej babeczek? Przecież od dawna wiadomo, że płeć brzydka chętniej niszczy niż buduje. MapleStory to gra wręcz stworzona dla dziewczyn. Kolorowa, radosna, słodka, z fajnymi postaciami i dynamiczną walką. Jeśli wierzyć statystykom z Azji, to nawet 25% całej populacji gry, a ta liczona jest w dziesiątkach milionów, to właśnie panie. Anglojęzyczna wersja gry pewnie nie może się pochwalić takim wynikiem, co nie zmienia faktu, że prawdopodobieństwo zagadania do dziewczyny w MapleStory jest dużo większe niż na przykład w takim Age of Conan czy Path of Exile. Dark Fantasy to raczej mało atrakcyjne miejsce dla typowej przedstawicielki płci pięknej. Guild Wars 2 to wbrew pozorom bardzo przystępny MMO, który zadowoli zarówno weteranów gatunku, jak i osoby zaczynające swoją przygodę z takimi grami. Nie ma tutaj jakichś super trudnych rajdów, expienie też wydaje się niezbyt wymagające. Wszystko tak naprawdę kręci się wokół PvE, fabuły i ulepszania swojego wyglądu, a to widocznie kręci kobitki. W świecie Tyri spotkamy dużo więcej płci przeciwnej niż w innych MMORPG-ach. Może to z powodu niskiego poziomu trudności, chociaż nie twierdzę, że panie nie radzą sobie w bardzo wymagających tytułach, a może właśnie ta rozbudowana kustomizacja przyciąga je do produkcji. Być może któraś z naszych widzek rozwiąże tą zagadkę. Pewnie każdy z nas grywał w młodości w Simsy, chociaż teraz się do tego nie przyzna. To akurat zrozumiałe zachowanie, bo praktycznie od samego początku była to seria skierowana do kobiet. Facet bawiący się w Simsy wyglądał dziwnie i zazwyczaj był obiektem drwin i szyderstw. Chyba że budował basen bez drabinki i czekał, aż jego Simsy się utopią. Podobnie sprawa ma się z Friso, które zastąpiło zamknięte The Sims Online. Procent kobiet jest tutaj dużo większy niż procent mężczyzn. Dziwne uczucie, kiedy facet w MMO znajduje się w mniejszości. Wystarczy spojrzeć na polskiego YouTube'a. Większość materiałów z Friso pochodzi od kobiet, to one nagrywają let's play'e czy poradniki do gry. Jeśli były Simsy, nie mogło też zabraknąć Second Life, który jest chyba najpopularniejszym symulatorem życia wśród MMO. Facetów niekoniecznie pociąga tego typu zabawa. No wiecie, my wolimy akcje, wybuchy i tym podobne atrakcje, ale kobiety to już co innego. Swego czasu gra była nazywana przyszłością gatunku, choć nie da się ukryć, że dosyć krótko. Gra jako symulator oferuje nam zwykłe, prozaiczne czynności życia codziennego. No wiecie, wizyty u fryzjerki, zakupy w sklepie, pogawędki przy kawie, tańce w klubie i tym podobne atrakcje. Nie da się ukryć, że gdyby nie mikropłatności, tytuł mógłby przyciągnąć sporo ludzi, a tak pozostała mu wegetacja z grupką najwierniejszych fanów, z czego znaczącą część stanowią panie. Zwycięzca mógł być tylko jeden, Final Fantasy XIV. Nie ma na świecie gry MMO z prawdziwego zdarzenia, w której spotkalibyśmy aż tyle gamerek. Na normalnej wersji FF14 współczynnik mężczyzn i kobiet wynosi 7:3, ale już na koreańskiej wersji jest to 5:5 z głosami, że gra tam więcej pań niż panów. To absolutny fenomen, szczególnie jeśli porównamy wyniki Finala do innych MMO, np. Dragon's Dogma Online 8:2, czy Phantasy Star Online 2 również 8:2. Panie w Finalu zajmują się przede wszystkim dekorowaniem domów, ubieraniem swoich postaci i tym podobnymi zajęciami. Nie znają się praktycznie na PvE czy PvP, ba, często nie mają nawet maksymalnego levela. Z jakiegoś powodu przeszkadza to koreańskim facetom i tworzy się tam sytuacja napięcia w społeczności. Nie zazdroszczę, ale wydaje mi się, że panowie powinni w tym przypadku zluzować trochę majtasy. Każdy gra tak jak ma ochotę i liczy się przyjemność zabawy, czyż nie? To już wszystko, co dla was przygotowałem. Zgadzacie się z naszą listą? A może pominęliśmy jakiś zdominowany przez kobiety tytuł?
Celowo unikałem tutaj gier przeglądarkowych w stylu Farmville, więc nie rzucajcie takich propozycji. Jak zawsze zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole i subnijcie kanał, żeby być z nami na bieżąco. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.